Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będą z wami wszystkimi. I z nowymi. Ta święta noc zajaśniała nam blaskiem nowonarodzonego Zbawiciela, przeżywany misterium przyjścia Syna Bożego i przyjęcie ludzkiej natury, aby ją napełnić bóstwem. Za tę niewymowną łaskę wyrażamy Bogu wdzięczność, uczestnicząc pobożnie we mszy świętej, podczas której zrodzi się Chrystus w naszych sercach. Msza święta koncelebrowana, którą kapłani sprawują w następujących intencjach: ksiądz kanonik za świętej pamięci Zygmunta Adamczewskiego w siódmą rocznicę śmierci, ksiądz Piotr, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grzegorza w 50. rocznicę urodzin, ja w intencji parafia. Wyznajmy nasze grzechy przed Bogiem, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w sprawowanej przy świętach. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem celi Pani. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Bogu. Na ziemi Bogu i ludziom dobrych woli. Chwalcie się, błogosławcie się, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą
jak się radują wyżliwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręd jego ciemięscy, jak w dniu porażki magiamitów. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem. Przedziwny doradca. Bóg mocny. Odwieczny ojciec. Książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic. Na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępu tego dokona. Oto Słowo Boże. Yeah.
W całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nastał dla Maryi czas rozwiązany. Porodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo pańskie.